Od 1 stycznia 2023 roku ustawodawca planuje wprowadzić szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Jednym z nich jest brak konieczności otrzymania faktury w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i ściągasz towary z innego kraju, z Unii Europejskiej, nie musisz martwić się tym, czy otrzymasz fakturę, żeby móc rozliczyć podatek naliczony w deklaracji VAT-owskiej. Oznacza to, że takie transakcje zawsze będą dla Ciebie neutralne i nigdy nie zapłacisz podatku VAT ani odsetek, nawet jeżeli nie otrzymasz faktury VAT od kontrahenta zagranicznego. Kolejnym ułatwieniem jest większa możliwość dysponowania środkami, które są zgromadzone na rachunku VAT. Środki te zgromadzone są w związku z transakcjami dokonanymi i do których stosuje się mechanizm podzielnej płatności. Do tej pory środki te mogłeś rozdysponować na podatek VAT, podatek dochodowy czy też składki ZUS. Od 1 stycznia 2023 roku możesz również rozdysponować te środki na inne opłaty, podatek od sprzedaży detalicznej czy podatek cukrowy. Kwestia odliczenia podatku VAT. Jeżeli do tej pory stosowałeś proporcje ze względu na to, że dokonujesz sprzedaży mieszanej, czyli zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i nieopodatkowanej, odliczałeś podatek naliczony tylko w określonej proporcji, proporcję wynikającą ze sprzedaży mieszanej. Od przyszłego roku, jeżeli ta proporcja jest w stosunku 98% do 2%, a podatek naliczony nie przekracza 10 tysięcy złotych, który nie można odliczyć, możesz odliczyć 100% VAT faktur zakupowych. Zapraszamy do kontaktu, jeżeli macie jakieś pytania. Ja nazywam się Tomasz Basiura, jestem doradcą podatkowym GLC.